Piłkarze suwalskich Wigier są już gotowi do wiosennych meczów drugiej ligi. W drużynie pojawiło się sporo nowych twarzy, w tym rosyjski obrońca Wasylij Tagil i jego rodak Igor Czambarow. Napastnicy Michał Twardowski, Tomasz Bobrowski i Maciej Kisiel oraz pomocnicy Patryk Gądek i Patryk Koszycki. Jest też kilku młodych wychowanków Wigier. Na niespełna 10 dni przed inauguracją wiosennej rundy Wigry przedstawiły swoje plany i nową kadrę. Po jesiennych meczach drużyna zajmuje dopiero 13 miejsce w tabeli. W maju, kiedy zakończą się rozgrywki, ma być dużo wyżej. Trudno określić aktualną formę piłkarzy. W zimowych sparingach zespół zafundował bowiem kibicom prawdziwą huśtawkę nastrojów. Potrafił przegrać z trzecioligowcami 1-3, by trochę później wygrać z drużyną tej samej klasy aż 5-1. Podobnie było w rozgrywanych sparingach na Litwie. Po wygranej 4-1 przyszła porażka 0-6. Donata Zwencewicius, trener Wigier, jest jednak dobrej myśli. Myślę, że będzie dużo lepsze niż poprzednie i że bardzo ważne, że gramy te 3 mecze u siebie i chcę, żeby był pełny stadion kibiców, nas podpierali, także jestem dobry myślę. Atutem nowej drużyny Wigier ma być atak. W tej formacji jest teraz duża konkurencja. Kibice najbardziej liczą na bramki Grasz Wydasa Mikulenasa oraz pozyskanego zimą Michała Twardowskiego. Obaj w poprzednich sezonach strzelali jak na zawołanie. Natomiast filarem defensywy powinien być kapitan drużyny Przemysław Makarewicz, który zapewnia, że drużyna nie odda ani jednego punktu. Drużyna jest młoda, wiele twarzy doszło. Każdy jest młody, ambitny i każda porażka jest wielkim ciosem dla samego zawodnika, jak i dla klubu, dlatego każdy będzie dążył do zwycięstwa. Nie bierzemy do informacji, że możemy przegrać z kimś mecz. Gramy zawsze o zwycięstwo teraz i będziemy walczyć do upadłego. Z 12 wiosennych spotkań aż 7 suwalczanie zagrają u siebie. 5 z nich zostanie rozegranych przy sztucznym oświetleniu. Działacze chcą przyciągnąć na zmodernizowany stadion jak najwięcej kibiców, dlatego obniżyli ceny biletów i karnetów. Jak mówi Dariusz Mazur, prezes Wigier, tak niskich cen jak teraz nie było od 10 lat. W celu tym, żeby ten stadion zapełniał się jak najbardziej, między innymi obniżyliśmy radykalnie ceny biletów i karnetów, żeby zachęcić ludzi, żeby przychodzili na ten stadion, żeby oglądali nasze mecze, bo takie przecież trzeba grać dla kibiców i oprócz tego, że chcemy dobrymi występami przyciągnąć kibiców, to również ten krok jest po to, żeby bardziej udostępnić możliwość oglądania drugiej ligi. Pierwszy mecz ligowy odbędzie się w Suwałkach w sobotę, 17 marca o 17:30.